Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć Awizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów, gdzie znajdujemy się dzisiaj nad przystankiem Kostrzewskiego, gdzie jeszcze, jak widzicie, jest ostatnia z 4 kładek na Sobieskiego, a właściwie gdzie była jeszcze ostatnia kładka na Sobieskiego, bo w sobotę 18 listopada 2023 roku zostały tutaj wyburzone te kładki. Ostatnia właściwie kładka zniknęła, wtedy poprzednie kładki znikały w poprzednich tygodniach i tak oto i ostatni obiekt, który powstał w 1976 roku, zniknął, bo wtedy w 1976 roku powstały 4 kładki w związku z rozszerzeniem ulicy do 3 pasów. Wcześniej było mało samochodów, natomiast później, idąc za trendem likwidacji przejść dla pieszych i budowania nowych przejść podziemnych czy kładek, właśnie powstała również i ta kładka, jak i pozostałe 4, które znajdowały się dalej w kierunku miasteczka Wilanów. Tą ulicę z kolei rozbudowano w związku z budową osiedla Stegny. I tak to wyglądało od lat 70. do teraz, kiedy polityka miasta się zmieniła. Teraz ma być ładnie, wygodnie, bezpiecznie i szybko. A właściwie chodzi o to, żeby po prostu wszyscy mogli przejść przez te przejście dla pieszych. Bo przejściem dla pieszych każdy przejdzie. Windą niekoniecznie, bo windy często się psują, zepsują, a jak już wejdziecie do niej, to czasami nie wyjdziecie. Jeżeli chodzi o powietrze, które tam się znajduje, już nie mówiąc o tym, że czasami jak otworzycie drzwi od windy, to może ktoś na was wylecieć. Zwłaszcza jeżeli to zrobicie w godzinach wieczornych. Miałem taką sytuację, więc mówię o sytuacji opartej na faktach. Niekoniecznie, jeżeli chodzi o te windy, natomiast faktycznie tak to wygląda, jeżeli chodzi o przejścia podziemne i windy, które się znajdują, gdzie nie jest to na przykład przejście podziemne na stacji kolejowej, dużej, jak zachodnie. Więc w takich przypadkach to wszystko jest teraz likwidowane i budowane jest zupełnie po nowemu przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe. Czy jest to mniej bezpieczne? Oczywiście, no bo faktycznie jest element kolizyjny. Natomiast czy to jest bardziej dostępne i lepsze dla wszystkich mieszkańców, to jest temat kolizyjny, a właściwie dyskusyjny. Najlepiej byłoby oczywiście zostawić jedno i drugie, ale dalej kierowcy nie będą w 100% zadowoleni, więc tutaj można by długo dywagować, czy faktycznie to jest dobrze, czy źle, że te kładki są likwidowane. Są plusy oczywiście, że łatwiej dla wszystkich jest możliwość przejazdu, dla towarzystów, czy dla innych użytkowników dróg rowerowych, piesi mogą wszystkie sobie przejść, osoby starsze, które głównie teraz w tym rejonie mieszkają, nie mają problemów dzięki temu z przechodzeniem na drugą stronę ulicy. Natomiast z drugiej strony jest to element, gdzie będzie nowa sygnalizacja świetna. Jest to też nowe miejsce, gdzie jest kolizja pomiędzy pieszym a samochodami. No i jeszcze tramwajami, które tutaj niedługo będą jeździć, więc jest możliwość wypadku, na przykład gdy sygnalizacja się zepsuje. I ogólnie w każdym przypadku jest po prostu możliwość wypadku. Natomiast w przykładce takiej opcji nie było. No ale nie ma co dywagować, kładek nie ma. Tu widzimy drugi raz ujęcie z drugiej mojej kamery, jak to było likwidowane. Z poprzedniej widzieliście nawet zapis live'a i shortsa ostatniego, natomiast tutaj możemy zobaczyć, jak to wyglądało jeszcze raz, trochę spowolnieniu. Film jest Full HD, bo to ujęcie jest Full HD, natomiast tamten będę jeszcze wykorzystywać w innych filmach, żebyście mogli pamiętać o tym, że kładki tu kiedyś były. No stopniowo one były wyburzone, na tą ostatnią udało mi się faktycznie wybrać i dla was nagrać cały proces, jak ostatnia kładka zniknęła na Sobieskiego. Też co ważne, wtedy od godziny 6 się rozpoczęły prace, mniej więcej chwilę po godzinie 10 kładka zaczęła być już faktycznie wyburzana, właściwie nie było już przejścia, jedno przęsło po prostu padło i poleciało na ziemię. Natomiast sama kładka była już nieczynna od środy, więc kilka dni wcześniej została zamknięta w celach konserwacyjnych, likwidacji elementów takich elektronicznych, które trzeba po prostu odłączyć wszystko, no i następnie można było przystąpić do wyburzania o godzinie 6 w sobotę. Wtedy komunikacja miejska jeździła dosyć ładnymi objazdami, bo oczywiście tutaj żaden samochód, autobus nie mógł tędy przejechać, jak i również piesi nie mogli przejść w żaden sposób dookoła placu budowy, no ale nic dziwnego, zwróćcie uwagę, jak tu się faktycznie dużo dzieje, jak tu się mocno kurzy, zresztą za chwilę zobaczycie to z lotu ptaka, że faktycznie tu dużo się działo. Też zwróćcie uwagę, tam z tyłu jest jeszcze jedna bramka ze znakami informacyjnymi, jak wjechać na trasę siekierkowską. Ta bramka też została zlikwidowana, bo znajdowała się w pasie torowiska tramwajowego, więc tam dalej, za to kto się znajduje za tą koparką, która się najwięcej rusza, ona za chwilę będzie podniesiona i też przeniesiona w bok, właściwie opuszczona. Najprawdopodobniej ona, z tego co pamiętam, nie pamiętam w projekcie, kto jest, ale ona prawdopodobnie wróci po prostu w innej formie, ale nie może być na torach tramwajowych, umówmy się. Dużym plusem, jeżeli chodzi o likwidację tej kładki, to jest to, że faktycznie te prace tutaj już mogą ruszyć, jeżeli chodzi o budowę torowiska tramwajowego, bo nie ukrywajmy, że kładka znajdowała się w pasie, znaczy miała swój i słup po środku, podporę, wypaść torów tramwajowych, więc w teorii dałoby się tutaj zmieścić tramwaj, ale w praktyce byłoby to trudne, bo ten słup się jeszcze rozchodził przy samej górze, więc nie dałoby się tego wszystkiego tutaj zmieścić. Odpowiadając na wasze komentarze, że kiedyś tramwaje jeździły do Wilanowa i kładki były, odpowiadam bardzo krótko, tramwaje nie jeździły tą ulicą. Tramwaje jeździły, ale Czerniakowską, a nie Sobieskiego. Więc to jest dosyć duża różnica, więc aktualna trasa tramwaju do Wilanowa, jedyny wspólny odcinek, jaki ma ze starą trasą, to jest Spacerowa. Nic więcej nie łączy się z tą trasą, poza nazwą, bo teraz i tak tramwaj bardziej jedzie do miasteczka Wilanów, niż faktycznie do Wilanowa. O tym też trzeba pamiętać, zresztą w samym miasteczku Wilanów nie jest aż tak dużo przystanków. No i tak to widzicie, było wyburzone krok po kroku właśnie w tą sobotę. Dwie osoby nawet wpadły z tutaj. Pozdrawiam też kierownika budowy, który na chwilę wpadł i pytał się, czy nie dać mi jakieś herbatki. Natomiast faktycznie zimno, jak widzicie, dosyć ładnie padał śnieg. No ale zima przyszła, no, co by się tu spodziewać. Tu też widzicie, że były osłony przy budynkach, żeby faktycznie to zakurzenie, czy jakiśkolwiek element, pręt, metal nie poszedł w budynki i w żadnego człowieka tutaj po prostu po stronie chodził do lokalów handlowych w okolicy. No i tutaj jest ta bramka, która została zlikwidowana, a właściwie zdjęta. Też co ważne, ta bramka była zdjęta z ulicy, na której ruch w teorii był utrzymany. W sensie ona była faktycznie zdjęta, jak widzicie, był wtedy ruch zamknięty na tej ulicy, ale tutaj on sobie po prostu ładnie lekko leży, no i znaku nie ma. Zresztą no, można by powiedzieć, że on trochę już nieaktualny, no bo tego jednego zjazdu teraz nie ma od długiego czasu, więc w sumie dużo ona teraz nie informowała. Natomiast faktycznie Jana Sobieskiego kiedyś poszerzona do 3 pasów, zresztą Jana III Sobieskiego, teraz znowu praca do 2 pasów, z tym, że w tym miejscu autobusy i tramwaje będą jeździć razem po tacie, czy tak to powiem, czyli trasie autobusowo-tramwajowej. Natomiast to oczywiście nie będzie na całym odcinku, bo przed samą trasą siekierkowską już autobusy będą zjeżdżać ze wspólnego torowiska i tam dalej będzie w formie zielonego torowiska. Tu możemy zobaczyć jeszcze ruiny. Windy odeszły jako jeden kawałek. Możecie to zobaczyć na samym początku timelapsa. One w jednych kawałkach były po prostu zdejmowane, więc tam nawet szybkie niektóre nie są jeszcze zbite. Co innego jestem ciekawy, czy faktycznie dźwigi tam pozostały, czy to było wyburzone już bez dźwigów, które zostały po prostu wcześniej zdemontowane. Więc no tak to wyglądało. Jeżeli taki film z wyburzania kładek wam się podobał, nie mówię o samym aspekcie wyburzenia, tylko czy po prostu wam się podobało to, jak można było to zobaczyć. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów i wam bardzo się podobają moje filmy, zachęcam też do zostania patronami Awizonosza. I kolejny film z tramwaju do Wilanowa wyjątkowo się pojawi w przyszłym miesiącu, bo w teorii w przyszłym miesiącu ma zostać oddana do użytku ulica Spacetowa. Pod koniec miesiąca, ale tak ma być. Jednokierunkowo, głównie dla autobusów, bez tramwajów, a tramwaje dopiero w czerwcu. Więc tramwaj na Kagenina będzie długo stać, a ja zobaczę w przyszłym miesiącu, ile im się udało tej Spacetowej odbudować. Cześć!